Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Gudzowski i Arkadiusz Bojko. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii zapraszamy do wysłuchania. Witamy wszystkich. Jest sobota, ósma rano. Zaczynamy kolejną audycję Dialogu z Biblią. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że Bóg w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest tym samym Bogiem, który kocha i który się troszczy. Ale postawiliśmy też tydzień temu pytanie, na które dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć, a to pytanie brzmi, jeżeli Bóg jest dobry, jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli Bóg stworzył wszystko doskonałym, to pytanie, co poszło nie tak? Myślę, że kiedy podejmujemy temat dobra i zła i skąd to wszystko się wzięło, to sądzę, że na początku dobrze by było spróbować sobie odpowiedzieć na pewne takie podstawowe pytanie, dlatego że mam takie wrażenie, że w umysłach wielu osób dobro i zło bardziej przypomina taką koncepcję. Ying-yang, czyli musi być równowaga. Jak jest nieskończone dobro, to musi być nieskończone zło, a to by oznaczało, że skoro Bóg jest nieskończenie dobry, to znaczy, że musi się znaleźć też nieskończenie zły szatan i Pan Bóg jest odpowiedzialny za to, co dobre, szatan odpowiedzialny jest za to, co złe, wzajemnie się uzupełniają, wyrównują i często to jest w naszych umysłach, a z drugiej strony powstaje pytanie, czy właśnie tak to przedstawia Pismo Święte. Myślę, że, że podstawowym pytaniem, które w odpowiedzi na Twoje pytanie powinno być y, zadane, to czemu takie zbalansowanie miałoby służyć? Światopogląd biblijny, a jesteśmy w audycji Dialog z Biblią, przekazuje nam koncepcję Pana Boga, który jest dobry i stwarza dobry świat, aby ten dobry świat błogosławił swoim istnieniem dobre stworzone przez Pana Boga istoty. A więc e, czemu miałoby służyć stworzenie czynnika, który jest źródłem nieskończonego zła w celu zbalansowania, czyli e, balansowanie polega na wyzerowaniu, prawda? a więc mielibyśmy ideę tego, że Pan Bóg stwarza nieskończone dobro i stwarza nieskończone zło po co, żeby to nieskończone dobro zostało wyzerowane, tak? czyli żeby jego nie było. Zdecydowanie takiej koncepcji nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Pierwsza wzmianka o pojawieniu się elementu zła, która zapisana jest w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju w historii Grzechu Adama i Ewy, wyraźnie przekazuje koncepcję zła jako koncepcję antagonistyczną w stosunku do Pana Boga, ale również w stosunku do Bożych Stworzeń. A więc, krótka odpowiedź. Nie nie znajduje takiego światopoglądu na kartach Pisma Świętego. No właśnie, czyli nie tylko powiedziałbym, antagonistyczna, a nawet niezgodna z Bożą wolą. I tak żeby spróbować biblijnie odpowiedzieć na to pytanie, podamy dzisiaj przynajmniej kilka tekstów biblijnych, żeby móc lepiej zrozumieć ten temat. Ja pozwolę sobie przytoczyć taki tekst z księgi Objawienia. Niektórzy nazywają ją również księgą Apokalipsy. Co oznacza dokładnie to samo? Dokładnie to samo. Dwunasty rozdział. I tutaj jest właśnie taka ciekawa historia, która właśnie opowiada o bitwie między dobrem i złem. I zanim tylko przeczytam, wytłumaczę może, dlatego że pojawia się tam postać Michała, która nie jest wyjaśniona kim jest Michał, a Michał, zgodnie z Pismem Świętym, jest naszym arcyksięciem, arcyksięciem dla planety Ziemi. Tak by to trzeba by było chyba najprościej wytłumaczyć. Czytam z Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, 12 rozdział od 7 wersetu. I wybuchła bitwa w niebie. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem i walczył smok oraz jego aniołowie. Lecz nie przemógł, i już nie znalazło się dla nich miejsce w niebie. I zrzucony został wielki smok. Wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały zamieszkały świat. Zrzucony został na ziemię, a z nim zrzuceni zostali jego aniołowie. Więc Pismo Święte, przynajmniej w księdze Apokalipsy. Opowiada o wojnie, która się odbyła w niebie, wojnie między dobrem a złem, wojnie między Bogiem a szatanem. I gdyby koncepcja Yin Yang była koncepcją biblijną, chrześcijańską, gdyby Pan Bóg potrzebował wyrównania tych wszystkich szans, to przecież nie stwarzałby istoty, z którą za chwilę będzie toczył wielką wojnę i która by przyniosła tak wiele nieszczęścia na tę planetę. I spróbujemy dzisiaj, podczas tej audycji, odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Jak w takim razie doszło do tego buntu? Skąd to wszystko się wzięło? Czy dało się temu zapobiec? No cóż, zobaczymy. Więc Arku, moje pytanie do Ciebie: czy Pan Bóg stworzył szatana? Myślę, że na początek powinniśmy wyjaśnić znaczenie słowa szatan. Szatan w naszym zrozumieniu, które większość chrześcijan ma, to przeciwnik Boży to ktoś, kto jest źródłem i instygatorem zła. Natomiast słowo szatan oznacza oskarżyciel. Gdyby Pan Bóg stworzył szatana, a więc postać, która jest odpowiedzialna za zło, za motywowanie i zachęcanie do zła, byłby tym samym odpowiedzialny za istnienie zła, prawda? Jeżeli stworzył szatana, no nie powinien mieć pretensji do tego, jak szatan działa. A więc taka koncepcja kłóci się z obrazem Boga, który znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Pan Bóg, który jest dobry, nie mógł stworzyć istoty, która w swojej naturze jest zła. Co pozostawia nas w dalszym ciągu z nieodpowiedzianym pytaniem, skąd się w takim razie wzięło zło, jeżeli szatan istnieje, a mieliśmy jak gdyby świadectwo Pisma Świętego z 12 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie wyraźnie jest powiedziano o istnieniu szatana, skoro szatan jest, co jest jak gdyby niekwestionowanym przesłaniem Pisma Świętego, Pozostaje pytanie, skąd się wziął? Jeżeli Pan Bóg go nie stworzył, skąd się wziął szatan jako źródło zła? No właśnie, no to czy Pan Bóg stworzył szatana? No nie, nie stworzył szatana. Pytanie w takim razie, kogo stworzył? I czy mamy jakąś biblijną odpowiedź na to, co się stało, co poszło nie tak? W Piśmie Świętym mamy dwa fragmenty pochodzące z dwóch proroctw Starego Testamentu: z księgi proroka Izajasza i z księgi proroka Ezechiela. Które w swojej pierwszej warstwie przekazu są proroctwem skierowanym do ziemskiego władcy. Natomiast kiedy czytamy te przesłanie, zauważymy, że treść, która tam się znajduje, zdecydowanie wykracza poza zakres tego, kim był władca, do którego kierowane jest to poselstwo, jaki był zakres jego działania, czas jego działania. A więc pozostaje pytanie, kiedy czytamy te fragmenty, czy są to fragmenty, które mówią tylko i wyłącznie o tym władcy, czy poprzez to poselstwo Pan Bóg przekazuje coś większego, coś szerszego, sięgającego dalej niż tu i teraz w czasie proroka, który spisał te słowa. Ja myślę, że jak przeczytamy te słowa, to nasi słuchacze chyba nawet będą sami w stanie ocenić, czy to jest tylko do króla i o królu z tamtego czasu, czy to nie jest jednak coś więcej, dlatego że w samej treści już znajduje się informacja o tym, że przecież nie może to dotyczyć kogoś ziemskiego. Przeczytajmy zatem Księga Proroka Ezechiela, rozdział 28, i będę czytał od wiersza 11. Będę czytał z przekładu Biblii Warszawskiej. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz Mu, tak mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis chryzolit, beryl i oneks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Ty tu się, kiedy słuchasz takich słów o kimś, kto był w Bożym Ogrodzie Eden, o kimś, kto stał obok Cheruba, o kimś, kto był doskonały od dnia, kiedy został stworzony. Twoim zdaniem, czy jest to poselstwo, które. Zamyka się tylko w osobie króla Tyru, króla fenickiego miasta? Czy zdecydowanie widzisz elementy, które wykraczają ponad to? Wiesz, tak mówiąc szczerze, to ja bardziej się zastanawiam, jak musiał się czuć król Tyru, kiedy przeczytał takie słowa sam o sobie. To znaczy, on na pewno jakoś musiał to zrozumieć, bo te słowa były skierowane również do niego. Ale z naszej perspektywy, kiedy rozumiemy, że jednak była walka i że. Jest ten świat anielski, ten, którego my nie widzimy, to wygląda tutaj ewidentnie na to, że jest coś więcej. To jest ktoś, kto stał obok Heruba, który był w Edenie, więc jest coś więcej. I ciężko sobie wyobrazić jakiegokolwiek człowieka, który mógłby spełniać te kryteria. Zdecydowanie tak. Kiedy czytamy dalszą część tego, tego poselstwa, ta dalsza część mówi o pewnym procesie, który nastąpił w tej istocie ze względu na. Świetne osiągnięcia, które odnosił na przykład w dziedzinie handlu, co bezpośrednio odnosiło się do króla Tyru. Natomiast znowu, kiedy czytamy kolejne wiersze, od wiersza 16, wiersz 17 i 18, zobaczymy, że, że jest tam przesłanie, które zdecydowanie wykracza ponad cechy tego fenickiego władcy. Przeczytam może od wiersza 17 i dalej. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu, dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą, stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Co sądzisz o tym fragmencie? A tak przy okazji myślę, że ten tekst nie tylko wykracza poza ludzką postać, ale też wykracza poza jeden czas. Zdecydowanie. Bo to tak wygląda, że Pan Bóg nie tylko pokazuje skąd to się wzięło, czy co się stało, jak, jaki był początek, ale też pokazuje. Jaki jest koniec tego wszystkiego? I myślę, myślę w tym wszystkim, że z tego tekstu jakby wprost wynika, że Pan Bóg stworzył doskonałą istotę, doskonałego anioła. Musiał być piękny, musiał być bardzo inteligentny, wybitnie zdolny. Są tacy, którzy mówią, że był Pierwszym, najważniejszym aniołem w niebie. Oczywiście my zawsze możemy dyskutować, czy jest hierarchia, czy nie ma hierarchii. Możemy dyskutować na temat wielu rzeczy, o których po prostu nie wiemy, bo nie znamy tego świata anielskiego, ale to co wiemy, to widzimy tutaj piękną postać, która w pewnym momencie stwierdziła, że hej, jestem piękny, jestem wspaniały. Dlaczego nikt mi nie oddaje czci? Ja myślę, że powinniśmy jeszcze tutaj wyjaśnić naszym słuchaczom, że w tym fragmencie Pisma Świętego, który przeczytaliśmy, a więc Księga Ezechiela 28 rozdział, nie występuje słowo szatan, nie występuje słowo diabeł, natomiast jak gdyby nasz wniosek, który mówi, że hmm, to poselstwo zdecydowanie wykracza poza atrybuty fenickiego władcy, wynika z tych określeń, które no, występują w tym przesłaniu. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Władca Tyru nie był w Edenie, prawda? Wiersz 14 mówi, byłeś obok cheruba, który bronił wstępu, byłeś na świętej górze Bożej. To określenie święta góra Boża jest synonimem, Miejsca we wszechświecie, w którym zamieszkuje Bóg. A więc ktoś, do kogo kierowane jest to poselstwo, był w bezpośredniej bliskości Tronu Bożego. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Ci z nas, którzy znają treść Pisma Świętego i um, znają sprawozdania o spotkaniu Bożych Proroków z Bogiem i wizjach, które, które mieli Boży prorocy, jak gdyby identyfikują te obrazy, ten opis, Święta Góra, kamienie ogniste, jako obrazy, które przekazane były prorokom widzącym w czasie proroczych widzeń, tron Boży, miejsce przebywania Bożego. Byłeś nienaganny w swoim postępowaniu od dnia, kiedy zostałeś stworzony. Król Tyru nie został stworzony. Król Tyru urodził się i na pewno nie był doskonały, bo urodził się jako syn swojej matki, która była niedoskonałą osobą żyjącą na, świę... na grzesznym świecie. A więc jeszcze raz, sumując, nie mamy tutaj słowa szatan, ale kiedy czytamy ten fragment, naturalnie zastanawiamy się, o kim może mówić prorok Ezechiel, bo przecież nie może mówić jedynie o fenickim królu, królu Tyru, gdyż poselstwo to wykracza, Poza jak gdyby, poza cechy ziemskiego władcy. To są dokładnie te same myśli, które ciągle gdzieś tam krążą mi w głowie, kiedy słyszę ten, ten tekst. Widać ewidentnie postać, która wychodzi ponad postać ludzką, która nie może być tylko królem jakiegoś małego państwa. Mało tego, cała ta historia ewidentnie wykracza nie tylko poza ludzki stan, ale ewidentnie wykracza również ponad pewien czas, dlatego że tutaj jest pokazany również koniec, czy co się stanie z tym królem Tyru, co też nie przychodzi w taki naturalny sposób gdzieś tam w stosunku do ludzi. Więc kiedy czytamy tę historię, widzimy, że Pan Bóg stworzył piękną postać, my go będziemy nazywać aniołem, czyli stworzył pięknego anioła, wspaniałego anioła który był wysoko postawiony, był na górze, na górze Bożej, przechadza się pośród kamieni ognistych. Jest piękny, jest doskonały, aż od momentu swojego stworzenia, aż do momentu kiedy odkryto w nim niegodziwość. Za chwilę będziemy czytać tekst z Izajasza, który potwierdzi to, co jeszcze teraz powiem, ale wygląda to po prostu tak, jakby Pan Bóg stworzył pięknego anioła, doskonałego anioła, bo wygląda na to, że Pan Bóg nie potrafi stworzyć czegoś niedoskonałego, czegoś słabego. Więc Pan Bóg stwarza najpiękniejszego anioła, najwspanialszego anioła i ten anioł nagle z jakiegoś powodu dochodzi do wniosku, że hej, też jestem piękny, też jestem wspaniały, dlaczego wszyscy oddają chwałę Bogu, a nie oddają tej chwały mi? Pojawiła się gdzieś zazdrość w jego sercu i doszedł do wniosku, że może uda mu się osiągnąć tą samą chwałę. Ale to będzie lepiej widoczne, kiedy przeczytamy tekst z Izajasza 14 rozdział. A zatem czytam z Księgi Izajasza 14 rozdział od 12. wersetu. O jakże spadłeś z nieba, blasku synu jutrzenki. Ścięty jesteś na ziemię, pogromco narodów. A ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze Narad na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Więc mamy opis istoty, która stara się zająć miejsce Boga. Ma świadomość tego, że nie może być ponad Bogiem, bo jest powiedziane: Zrównam się z Najwyższym, bo nie można być kimś więcej niż, niż Bóg. Ale mamy postać, która mówi: Ja się zrównam z Najwyższym. Ja zajmę jego miejsce na Górze Narad. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że właśnie ta góra Boża, ona symbolizuje dokładnie to miejsce, w którym jest Bóg. Więc mamy tutaj użyte bardzo podobne symbole, i chociażby z tego powodu możemy się domyślać, że te dwa teksty, chociaż skierowane do dwóch różnych królów, mówią o tej samej postaci, która wykracza poza ludzkość. Czyli w sumie mamy bardzo podobną sytuację jak w przypadku proroctwa Ezechiela 28 rozdział, prawda? Mamy poselstwo skierowane do konkretnego ziemskiego władcy, w tym wypadku jest to król Babilonu, natomiast część tego poselstwa ewidentnie wykracza poza atrybuty i aspiracje nawet króla babilońskiego. Jest mowa o kimś, kto zdecydowanie próbuje przynajmniej zrównać się z Panem Bogiem, z tym, który jest najwyższy. I tutaj wydaje się, że chyba mamy nawet trochę więcej informacji, i nawet żeby nie było tak, że my sobie tutaj rozmawiamy razem i coś sobie wymyśliliśmy, to można dla podkreślenia tego, że chodzi o kogoś więcej, zwrócić uwagę na to, że dzisiaj cały świat nazywa diabła Lucyferem. Mówimy, że to było jego imię. Nie do końca wiemy, jakie było imię takie pełne, ale imię Lucyfer wynika dokładnie z tego tekstu. Dlatego, że tutaj jest nazwane, o jakże spadły z nieba. Blasku synu Jutrzenki, i to słowo, które zostało przetłumaczone na język łaciński, zostało przetłumaczone jako Lucifera. I stąd się wzięło imię Lucyfer. Więc to nie jest to, że my sobie to wymyśliliśmy, tylko to jest coś, co powszechnie jest uznane w chrześcijaństwie. Ten tekst, że odnosi się właśnie do Lucyfera, do istoty anielskiej którą stworzył Pan Bóg jako piękną, jako doskonałą, ale taką, która się zbuntowała i w pewnym momencie chciała zająć miejsce Pana Boga. Czyli nawiązując do naszego wyjściowego pytania, mamy w Piśmie Świętym przedstawioną tę ideę, że Pan Bóg stwarza istotę, która jest dobra, istotę, która jest wolna, a więc może podejmować własne decyzje i może podejmować nawet własne złe decyzje. Prowadzące w złym kierunku. I widzimy w obu tekstach ten proces od istoty, która była stworzona jako dobra, do czegoś, co jest w jej sercu. Generalnie Księga Zachiela zwraca uwagę na element pychy, na element ambicji, aspiracji, tak jak widzimy tutaj w księdze również Izajasza. I jest to jak gdyby ten przełomowy moment, który prowadzi tę istotę w zupełnie drugim kierunku. Najpierw jest w obecności Bożej, w miejscu przemywania Boga, następnie zajmuje pozycję, która jest przeciwna Bogu do końca przedstawionego w Księdze Ezechiela, którym jest zniszczenie tej istoty. Więc mamy taki przekrój tej historii. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że w umysłach słuchaczy... Rodzą się pytania, to czy Pan Bóg nie mógł nie stworzyć szatana? Czy Pan Bóg nie mógł zrobić tego inaczej? A może mógł go stworzyć mniej pięknym, albo mógł go po prostu zniszczyć? O tym sobie będziemy rozmawiać za chwilę, myślę, że prawdopodobnie po przerwie, ale pasowałoby nam jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie: czy mamy potwierdzenie, że Pan Jezus popiera właśnie taką ideę stworzenia pięknego, doskonałego świata, w którym pojawia się bunt dopiero później? I w którym grzech się pojawia dopiero później. Odpowiadając na Twoje pytanie, chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy na fragment z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Jest tam zanotowana jedna z tak zwanych przypowieści Jezusa Chrystusa. Przypowieści to były dydaktyczne. Opowiadania, historie. Czasami mamy wrażenie, że, że są one historiami zupełnie fikcyjnymi, natomiast jak gdyby cel tych historii nie jest fikcyjny. Jezus Chrystus poprzez te historie przekazuje naukę na temat pewnych realiów dotyczących świata, dotyczących wszechświata. A więc Ewangelia według Mateusza, rozdział 13. Będę czytał od wiersza 24 z przekładu Biblii Warszawskiej. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. Chciałbym zatrzymać się na tym fragmencie, w którym Pan Jezus wyjaśnia, że tak, wokół nas widzimy rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć. Świat nie jest tym idealnym polem zasianym dobrym nasieniem pszenicy, ale są rzeczy, które nie tylko kłują nas w oczy, ale są bardzo bolesne. Na świecie istnieje zło, nie musimy tego udowadniać. I pan Jezus w tej prostej przypowieści, w tej prostej historii zwraca uwagę, że po pierwsze, to nie gospodarz e, zasiał konkol. Gospodarz w tej historii jest symbolem Pana Boga. To nie Pan Bóg zasiał złe nasienie, natomiast borykamy się z faktem, że to nasienie zostało zasiane i przynosi swoje gorzkie owoce. I Pan Jezus w prostych słowach wyjaśnia: Źródłem tych chwastów na, na dobrym polu pszenicy jest ktoś, kogo Pan Jezus nazywa nieprzyjacielem adwersarz. A więc ta teza postawiona na początku, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest miłością i że wszystko stworzył w doskonały sposób, znajduje swoje potwierdzenie w słowach Pana Jezusa i że jednak to zło jest czymś zewnętrznym i czymś nieplanowanym. Dalej pozostaje pytanie: czy w takim razie Pan Bóg nie mógł tego inaczej zrobić, czy nie mógł zniszczyć szatana, czy nie mógł go stworzyć w inny sposób? Na ten temat odpowiemy sobie po naszym biblijnym ABC. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Ewangelia. Słowo Ewangelia najczęściej kojarzone jest z pierwszymi czterema księgami Nowego Testamentu. Słowo to oznacza dosłownie dobrą nowinę, więc cztery Ewangelie są księgami opisującymi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat, aby nauczać przez trzy i pół roku, a później, aby oddać swoje życie za grzesznych ludzi i z martwych wstać po trzech dniach, pokonując śmierć. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisał. Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Czym więc jest Ewangelia, że prowadzi do zbawienia? Zgodnie z Biblią, każdy kto zgrzeszył, musi umrzeć, ale Bóg nie zostawia ludzi bez szansy powrotu do niego. Jednak żeby tak się stało, sprawiedliwość wymaga, aby ktoś zapłacił karę za grzech. Tym kimś był sam Jezus. Pismo Święte naucza, że przez Pana Jezusa wszystko powstało, a zatem Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby ponieść odpowiedzialność za istoty, które sam stworzył. Dlatego Pismo Święte naucza. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz z darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czy to oznacza, że od tej pory można robić wszystko, co nam się podoba i nie ponosić żadnych konsekwencji? Apostoł Paweł w tym samym fragmencie Biblii dodaje: Jesteśmy bowiem jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie, dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie nie tylko zbawia. Ale również zmienia nasze życie już teraz. W innym miejscu apostoł Paweł wyjaśnia to tak. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przyminęło, a powstało nowe. Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą za pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednywania. Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam nakazał głosić pojednanie. Jesteśmy zatem wysłańcami Chrystusa i sam Bóg upomina przez nas. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On dla nas zrzucił winę na Tego, który nie popełnił żadnego grzechu, abyśmy w Nim osiągnęli sprawiedliwość Bożą. Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 331 294 5660. Powtarzam numer telefonu 331 294 5660. Witam po przerwie. Szanowni Państwo, przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o tym, że szatan oznacza oskarżyciel. Mówiliśmy o tym, że zbuntował się, a skoro się zbuntował, to teraz pytanie, czy wiemy na czym polegał ten jego bunt? Czy wiemy, skoro był oskarżycielem, czy wiemy kogo oskarżał, o co oskarżał, jak to wszystko wyglądało? Czy mamy jakieś biblijne wskazówki na ten temat? Myślę, że odpowiedzi na to pytanie może nam dostarczyć historia kuszenia pierwszych ludzi, zapisana w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Czytamy tam tak: A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Jaki obraz Pana Boga maluje szatan? Przedstawiony pod postacią węża w umyśle Ewy. Ja widzę, że z całą pewnością ten wąż próbuje przedstawić Boga jako kogoś, kto coś ukrywa. Nie mówi prawdy zdecydowanie. No właśnie, który chyba nie może w takim razie być Bogiem miłości. No bo gdyby kochał, no to by wszystko pokazał, to by wszystko dał. A to jednak ogranicza, wyraźnie próbuje ograniczyć tą biedną Ewę, bo jest coś więcej, o czym Pan Bóg jej nie powiedział. Pan Bóg powiedział Ewie: Możecie jeść ze wszystkich drzew, tylko z jednego wam nie wolno. A szatan zadaje jakie pytanie? Zadaje pytanie: Czy pan Bóg nie zabronił wam ze wszystkich jeść? I próbuje ją wprowadzić w błąd, próbuje ją w ogóle wprowadzić w jakąś dyskusję, w której ona będzie próbowała pewnych rzeczy bronić, ale on już wtedy miał uknoty plan. A w tym całym planie tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać, że pan Bóg jest nieszczery w najlepszym wypadku, ogranicza. Boi się o swoją pozycję, ukrywa przed ludźmi coś wspaniałego. Zdecydowanie, szatan wyraźnie mówi, że po pierwsze, Pan Bóg nie mówi Wam prawdy, a po drugie, szatan insynuuje, że celem Bożego zakazu nie jest troska o bezpieczeństwo ludzi. To nie to, że umrzecie, kiedy zjecie, jest powodem, dla którego Pan Bóg daje ten zakaz. Według szatana w dialogu z Ewą, powodem jest to, że Pan Bóg boi się, iż ludzie, którzy sięgną po owoc z drzewa poznania dobra i zła, staną się tacy jak Bóg. Sumą tej, tej rozmowy, wnioskiem, który sugeruje szatan Ewie, to jest przede wszystkim zasianie wątpliwości w Bożą szczerość, w Boże dobre intencje, a drugie przedstawienie Pana Boga jako kogoś, kto boi się, o swoją pozycję. Pan Bóg nie chce, aby ludzie stali się tacy jak On, aby byli dla Niego konkurencją we wszechświecie. Z tego, co mówisz, to faktycznie, jak uwierzyć w Boga, który jest miłością, jeżeli On tak to wszystko ogranicza, jeżeli manipuluje, jeżeli kręci i, i robi wszystko przeciwko ludzkości, a udaje tylko jakiegoś tam wspaniałego. Więc wygląda na to, że Szatan miał dobre sztuczki. Oczywiście, to jest historia tego jak szatan kusił Ewę. Nie mamy pewności w jaki sposób szatan kusił aniołów, czy może nie tyle kusił, a próbował oskarżać Boga przed aniołami. Nie wiemy co dokładnie im mówił. Fragment, który teraz przeczytam, to, to jest fragment kiedy pan Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami daje pewne takie ostatnie wytyczne jeszcze zanim zostanie pojmany, zanim zostanie ukrzyżowany. I warto pamiętać o tym, że to jest dokładnie tuż przed tym kiedy to wszystko się dzieje, i wygląda na to, że pan Jezus przedstawia uczniom, po co tak naprawdę przyszedł na ten świat, jaki był jego cel. I pan Jezus powiedział tak, to jest Ewangelia Jana 14, rozdział, 31 werset. Niech jednak świat pozna, że kocham ojca i czynię tak, jak mi ojciec polecił. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem ten tekst, i kiedy oświeciło mnie, że pan Jezus przed swoją śmiercią podaje cel, po co przyszedł. Podaje to, że chce pokazać, że kocha, że kocha Ojca, i druga rzecz, że jest wierny. A zatem taka oczywiście już moja interpretacja, ale przypuszczam, że oto również szatan mógł oskarżać Pana Jezusa, kiedy wszyscy byli w niebie, że jednak nie jest wierny, że jednak nie kocha. W sumie to po tych dwóch ostatnich fragmentach, które przeczytaliśmy, a więc historia kuszenia pierwszych rodziców i ta deklaracja celu wygłoszona przez Pana Jezusa, e, może nasunąć się takie pytanie, dlaczego Pan Bóg w ogóle stworzył istotę, która była zdolna do, do czegoś takiego zdolna nie tylko do zbuntowania się przeciwko Panu Bogu, ale również do nawoływania do buntu innych istot. W zasadzie dotykamy teraz takiej kwestii wolnej woli. To jest chyba coś, do czego nie musimy przekonywać naszych słuchaczy. Wierzymy, że mamy wolną wolę i ta wolna wola jest pewnym takim istotnym czynnikiem, właśnie udowadniającym, że Bóg jest miłością. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Bóg jest miłością i chce, żeby inne istoty go kochały, to jedyna możliwość tego, żeby te istoty go kochały, jest taka, że muszą mieć wolną wolę. Dlatego, że miłość wymuszona to jest gwałt, a Pan Bóg, gdyby stworzył istoty, których jedynym celem byłoby śpiewanie, jak, jak wspaniały jest Bóg, ale nie robiłyby tego z przekonania, tylko robiłyby to automatycznie, no to jaką miałoby to wartość? Ja mogę sobie nagrać na telefonie tekst i mogę powiedzieć, Och, ty Tytus, jaki ty jesteś piękny, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś inteligentny, jakie fantastyczne robisz audycje radiowe, jesteś najlepszy, jesteś cudowny. Mogę coś takiego zrobić, mogę sobie puszczać to, kiedy tylko zechcę, i będę słyszał te, te słowa, ale czy to oznacza, że telefon, na którym sobie to nagram, mnie kocha? No nie, pomimo tego, że wyznaje mi miłość. W związku z tym nie ma wątpliwości, że żeby pojawiła się prawdziwa miłość, musi być również prawdziwa wolność. I właśnie takie istoty stwarzał Bóg. A zatem jedną z tych istot będzie właśnie Lucyfer, będzie piękny anioł, który później przechodzi proces buntu, który stara się nastawić inne istoty przeciwko Panu Bogu. A zatem jest to ten element, tak? Pan Bóg, który kocha, on chce, żeby istoty, które on kocha, żeby również jego kochały, ale w sposób świadome i żeby to była ich decyzja. Aby zaistniała miłość, musi istnieć wolność. Natomiast wolność niesie w sobie potencjał sprzeniewierzenia i buntu. Niesie za sobą ryzyko. Niesie za sobą ryzyko. Zresztą, każdy z naszych słuchaczy, mam takie pytanie do Was. Czy kiedy decydowaliście się na to, żeby mieć dzieci? Po co macie dzieci? O, być może część z Was mówi, no właśnie, po co? po co mi to było? No nie. Kiedy człowiek decyduje się na to, żeby mieć dziecko, to decyduje się na dziecko z miłości, bo chce mieć kogoś, kogo będzie kochał. I robi to pomimo tego, że nie ma żadnych gwarancji, że to dziecko odwzajemni tą miłość. I myślę, że z tej perspektywy jest to może niedoskonałe, ale jednak pewien obraz tego, co Pan Bóg dla nas zrobił. Myślę, że naszą dotychczasową rozmowę można bezpiecznie sumować takimi stwierdzeniami. Po pierwsze, Pismo Święte wyraźnie mówi nam o istnieniu zła i o istnieniu istoty, która jest źródłem tego zła, istoty zbuntowanej przeciwko Bogu. Pismo Święte mówi nam o tym, że Pan Bóg nie stworzył tej istoty jako złej, stworzył ją jako dobrą, doskonałą, ale również obdarzoną wolną wolą, co samo w sobie niesie potencjał podejmowania decyzji buntu. Do czego ewidentnie doszło. Pismo Święte przedstawia tę istotę jako szukającą koalicjantów, aby stanąć wspólnie przeciwko Panu Bogu i, i posługuje się przy swojej rekrutacji sfałszowanym obrazem Pana Boga. Prawda? Przy kuszeniu Adama i Ewy przedstawiany jest fałszywy obraz Pana Boga. Musimy też wyraźnie powiedzieć, że Pismo Święte nie daje nam pełnego wytłumaczenia tego, jak doszło do buntu szatana który nie był stworzony jako szatan. Mamy fragmentaryczne informacje, informacje, które kierują nas w pewną stronę, natomiast powstanie zła pozostaje tajemnicą. W sumie, gdybyśmy znali wszystkie odpowiedzi na powstanie zła, prawdopodobnie bylibyśmy w stanie nie tylko wyjaśnić jego powstanie, ale usprawiedliwić jego powstanie. Ale nie mamy tych informacji, jest to tajemnica aktu wolnej woli, która została wykorzystana w taki, a nie inny sposób przez dobrą istotę, która podjęła złe decyzje. Ja myślę, że chyba nawet nie da się wyjaśnić pewnych rzeczy i nie da się usprawiedliwić grzechu, bo grzech nie powstał jako wynik buntu przeciwko złemu Bogu, szatan używał kłamstw i półprawd. Ale skąd to się wszystko wzięło w jego głowie, ciężko jest powiedzieć, tak? To jest ta wielka tajemnica nieprawości. Nasuwa się zatem takie pytanie, czy, czy Pan Bóg mógł nie stworzyć szatana? Nie stworzyć tej no, doskonałej istoty, która stała się później szatanem. Czy mógł nie stworzyć? Pewnie mógł nie stworzyć. Tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na takie dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy tutaj problem matematyczny. To znaczy, jeżeli mamy nawet bardzo, bardzo niewielkie prawdopodobieństwo buntu, ale mamy do czynienia z nieskończoną ilością czasu i potencjalnie nieskończoną ilością istot, to oznacza, że to jest tylko kwestia czasu, zanim którakolwiek z nich jednak postanowiłaby się zbuntować. Jeżeli nie byłby to anioł, którego my dzisiaj nazywamy lucyferem, to być może byłby to jakiś inny. Jeżeli nie ten, to być może jeszcze inny, jeżeli nie ten, to jeszcze inny. Ale to też przypomina mi pewną taką historię. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z taką parą małżeńską, która ma dziecko autystyczne. I oni powiedzieli, że Pan Bóg na pewno nie jest wszechwiedzący, bo gdyby wiedział, to właśnie by pewnych rzeczy nie stworzył, przewidując bunt, a jednak stworzył. I pamiętam, jak zadałem im takie pytanie: Mówię: Powiedzcie mi, czy gdyby. W dniu, kiedy poczęte zostało wasze dziecko, gdyby ktoś wtedy wam powiedział, że to dziecko będzie cierpiało na autyzm, gdybyście nawet wiedzieli, przez co będziecie musieli przechodzić, przez te wszystkie problemy, zmagania, czy zdecydowalibyście się tamtej nocy na to, żeby jednak począć waszego synka? Pierwsza reakcja była taka, że, że nie, ale pamiętam, że odwiedziłem ich tydzień później, i oni mówią: Wiesz, co, zabiłeś mi takiego ćwieka. Bo zaczęliśmy rozmawiać na ten temat i, i pamiętam, jak rozmawiałem z mężem i on mówi do swojej żony mówi naprawdę nie zdecydowałabyś się na tego naszego synka. Może nie jest lekko, może sprawia pewne problemy, ale przecież tyle ciepła wniósł do naszego życia, tyle miłości. I tydzień później jak się dobrze nad tym zastanowili, powiedzieli i tak byśmy się zdecydowali. Bo na tym polega miłość. Miłość ma to do siebie, że ona musi się objawiać, że ona musi mieć Obiekt swojej miłości. Jeżeli mówimy o Bogu, który jest miłością, to nie może kochać samego siebie, bo miłość do samego siebie jest egoizmem, jest zaprzeczeniem miłości. A zatem, jeżeli mamy Boga, który jest miłością, który, który kocha, to stwarza istoty. I w tym przypadku stworzył wszystkich aniołów, których stworzył, stworzył również życie na naszej planecie. I jako Bóg, który jest miłością, nigdy nie chciał, żeby ten bunt się pojawił, ale liczył się z tym buntem wiedział, że tak po prostu będzie. I co ciekawe, przygotował plan ratunku, plan zbawienia, po to, żeby Grzech już nigdy na tą planetę nie powrócił. Mało tego, chyba nie tylko na tą planetę, a żeby nigdy nie powrócił już do wszechświata. Po tym wszystkim, co powiedziałeś, może zrodzić się takie pytanie, dlaczego Pan Bóg, po prostu na tym początkowym etapie buntu, zanim jego pełne skutki nie rozwinęły się i nie stały się oczywiste, dlaczego Pan Bóg nie wyeliminował szatana? Ja myślę, że takie pytania to nie jeden chrześcijanin sobie zadawał. To jest bardzo trafne pytanie, ale patrząc na to z tej perspektywy, którą teraz przedstawiłem, to musimy zrozumieć, że Gdyby Pan Bóg wtedy na tamtym etapie to zrobił, to zaprzeczyłby swojej miłości. Dlatego, że wspomnieliśmy o tym, że jeżeli faktycznie problem jest matematyczny, to znaczy pojawił się jeden bunt. Załóżmy, że Pan Bóg by go usunął, później by usunął pamięć o tej istocie z umysłu wszystkich innych istot. Już na tym etapie byłaby to pewna forma manipulacji i zaprzeczenia Bożej miłości, ale co ważniejsze, problem grzechu dalej nie byłby rozwiązany, a Mogłaby się pojawić kolejna istota, i co, i znowu to samo znowu zabić i wymazać, i znowu manipulacja, potem kolejna osoba, i znowu? Dla mnie jest to bardzo ciekawe, dlatego że właśnie w tym wszystkim widzę Boga, który jest miłością, który się troszczy i który ma świadomość tego, że pomimo tego, że nie chciałby, żeby ktokolwiek kiedykolwiek doświadczył grzechu, to dopóki istoty, które Pan Bóg stworzył, tego nie zrobią, dopóki nie doświadczą grzechu, to problem grzechu nie może być rozwiązany. A najbardziej zdumiewające w tym wszystkim jest to, że żeby rozwiązać ten problem, postanawia poświęcić samego siebie. Myślę, że do tego, co powiedziałeś, można jeszcze dodać taką myśl, że gdyby Pan Bóg wyeliminował szatana jako źródło zła, jako te, tą, tę zbuntowaną istotę, bez świadomości i zrozumienia innych istot we wszechświecie, że, że było to konieczne, być może Pan Bóg zapobiegłby powstaniu kolejnych aktów buntu, ale motywacją do tego, aby te kolejne akty nigdy nie powstały, byłby strach, a nie miłość i uznanie autorytetu Pana Boga. Czyli sama idea takich relacji, relacji opartych na strachu i terrorze jest kompletnie przeciwna naturze Pana Boga, takiej jaką znajdujemy objawioną na Kartach Pisma Świętego. Pan Bóg, który jest miłością i zaprasza do opartej na miłości społeczności samym sobą, może to zaproszenie zrealizować jedynie w oparciu o wolną wolę swoich istot. A więc, sumując, Pan Bóg byłby w stanie zmusić swoje istoty do bezwzględnego posłuszeństwa, ale nie byłoby to posłuszeństwo oparte na wynikającej z wolnej woli i zrozumienia i miłości relacji, którą Pan Bóg chce mieć. Ze swoimi stworzeniami, bo jeżeli Pan Bóg jest miłością, to nie zmusza. To nie zmusza, to nie może postąpić inaczej w takiej sytuacji. I tak jak wspominałem przed chwilą, najbardziej zdumiewające jest to, jaki jest plan zbawienia. I porozmawiajmy teraz o tym, jaki w takim razie jest Boży plan ratunku właśnie dla nas, ludzi, którzy żyjemy na tej planecie pełnej grzechu. A problem był poważny, dlatego że już po stworzeniu całego świata, po stworzeniu człowieka, Pan Bóg zwraca się do człowieka i mówi: tak, z każdego drzewa tego ogrodu jedz do ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz jadł, ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. A zatem Pismo Święte naucza, że karą za grzech, karą za bunt jest śmierć. I teraz pytanie, co Pan Bóg w takim razie zrobił i co robi? Aby uratować nas i doprowadzić do życia wiecznego. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że zanim Adam i Ewa zostali usunięci z ogrodu Eden, Pan Bóg dał im dwie rzeczy. Jedna, Pan Bóg dał im zapowiedź wybawienia, która zapisana jest w 15 wierszu, w trzecim rozdziale księgi Rodzaju. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąścisz je w piętę. Pan Bóg dał zapowiedź: Kogoś, kto przyjdzie i zniszczy szatana jako źródło zła. Druga rzecz to odzienie ze skór, które Pan Bóg dał Adamowi i Ewie, zanim usunął ich z ogrodu Eden. Te skóry były symbolem ofiary, która została złożona z powodu ich grzechu. Ktoś zmarł. W zamian za kogoś, kto popełnił przestępstwo. I ten akt jest zapowiedzią mającego nadejść w przyszłości Zbawiciela, który był gotowy sam oddać swoje życie w miejsce grzeszników, po to, aby przywrócić ich na nowo do społeczności z Bogiem. A jeżeli w takim razie Pan Bóg mówi, że karą za grzech jest śmierć, to z tego co mówisz wynika, że Pan Bóg nie postanawia zignorować swojego własnego prawa, tylko postanawia jednak to prawo wypełnić tylko w innej formie i samemu ponosząc koszty naszych grzechów. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że apostoł Piotr użył takiego bardzo ciekawego sformułowania. I może przeczytajmy właśnie te słowa z pierwszego listu Piotra, od 18. wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na Was. Jest inny taki tekst, który uważam, że każdy chrześcijanin powinien znać na pamięć. To jest Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 16 werset, gdzie jest powiedziana, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale ten tekst z listu Piotra, który teraz przeczytałeś, on mówi o wiele więcej na ten temat, dlatego że ten tekst właśnie mówi o Bogu, który. Ustanawia plan zbawienia jeszcze zanim grzech przyszedł na tą planetę, wiedząc o tym, że ta planeta się zbuntuje i wiedząc o tym, że będzie musiał przyjść Pan Jezus i oddać swoje własne życie. A zatem ta historia, kiedy porównywałem do tej rodziny z dzieckiem autystycznym, faktycznie znajduje swoje odzwierciedlenie dokładnie w tym tekście. Pan Bóg, który wie, przez co będzie musiał przejść, ale mówi: Jestem gotowy przejść przez to wszystko, po to, żeby ratować moje dzieci. Kiedy mówimy o tym, że Pan Bóg składa swojego własnego syna w ofierze, brzmi to całkiem drastycznie. Jak to jest możliwe, że Pan Bóg zabija swojego własnego syna, aby przebłagać samego siebie? Czy to właśnie na tym polega? Czy Pan Bóg sobie stworzył syna po to, żeby ten syn. Przeszedł przez to wszystko, przez co musiał przejść, wycierpieć wszystko, wycierpieć śmierć. No owszem, no, zmartwychwstać i, i później żyć w chwale, no ale czy, czy na tym to polega, że Pan Bóg musiał zabić swojego syna, żeby przebłagać samego siebie? W sumie to możemy powiedzieć nawet więcej, że. Nie tylko Bóg Ojciec był z Chrystusem, kiedy ten umierał na krzyżu Golgoty, ale tak jak mówi drugi list do koryntian rozdział 5 wiersz 19 i w tym wypadku przekład Gdańskiej dosłownie, jak gdyby niewolniczo tłumaczy grecki tekst, który brzmi: ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie przyczytując im ich upadków. I położył w nas to słowo pojednania. A więc, kiedy mówimy o dziele zbawienia, to nie jest to dzieło, w którym jak gdyby Pan Bóg, Ojciec działa niezależnie od Jezusa Chrystusa, wysyła Go, posługuje się Nim, ale Słowo Boże wręcz mówi, że w Osobie Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci na krzyżu, Bóg był obecny w Chrystusie. Jednając w ten sposób samym sobą cały świat, myślę, że w pewien przekorny sposób moglibyśmy powiedzieć, że powodem, dla którego zaistniało zło we wszechświecie i na naszej ziemi, jest to, że Pan Bóg obdarza swoje istoty wolną wolą. Ale tak jak powiedzieliśmy. Pan Bóg czyni tak, dlatego że Panu Bogu zależy na tym, żeby mieć ze swoimi stworzeniami oparte na miłości relacje. Pan Bóg chce mieć społeczność ze swoimi stworzeniami, a jeżeli mają być to relacje oparte na miłości, miłość nie jest w stanie zaistnieć tam, gdzie nie ma wolności. Ludzie i inne istoty nie są w stanie kochać, jeżeli nie mogą podjąć opartego na wolnej woli wyboru, aby kochać. Natomiast wolna wola niesie ze sobą ryzyko jest to ryzyko sprzeniewierzenia i to jest ta historia, która była przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Pan Bóg, ponieważ nie może zmienić swojej natury, Pan Bóg jest w swojej naturze miłością i sprawiedliwością, znalazł drogę wyjścia z tego problemu. Drogą wyjścia było poniesienie kary, przyjęcie na siebie kary, którą powinny ponieść jego stworzenia. I Pan Bóg czyni to właśnie dlatego, że kocha, właśnie dlatego, że chce na nowo przywrócić. Te zerwane, oparte na miłości relacje. Pan Bóg decyduje się, aby ponieść karę, którą miał ponieść człowiek, aby człowiek, który znowu na zasadzie aktu wolnej woli, wiarą przyjmie to, co Pan Bóg dla niego uczynił, mógł zostać pojednany z Panem Bogiem i skorzystać z Jego łaski. W jednym i w drugim wypadku. Opiera się to o akt wolnej woli. Pan Bóg przygotował zbawienie, Pan Bóg oferuje zbawienie, ale Pan Bóg znowu, dlatego że daje ludziom wolną wolę, nie zmusi nikogo do tego, aby ktokolwiek przyjął to zbawienie. To zbawienie może być przyjęte jedynie w oparciu o naszą wiarę i wolną wolę, którą otrzymaliśmy od Pana Boga. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jaka tak naprawdę jest Boża wola dla ludzkości, to ja pozwolę sobie przeczytać z Księgi Ezechiela 36 rozdział. Najpierw przeczytam werset 26-27, gdzie Pan Bóg mówi: I dam Wam serce nowe i ducha nowego, dam do Waszego wnętrza, i usunę z Waszego ciała serce kamienne, dam Wam serce mięsiste, mojego ducha dam do Waszego wnętrza, i uczynię, że będziecie postępować według Moich ustaw i Moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I Pan Bóg mówi wtedy wtedy: wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre, i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. I sądzę, że ten tekst jest taką najlepszą gwarancją, że grzech już nigdy więcej się nie powtórzy, dlatego że ostatecznie wszystkie istoty, które doświadczyły grzechu i tego, co on za sobą niesie, w wieczności będą mogły powiedzieć, że nie rozumieją samych siebie, jak kiedykolwiek mogli popełniać tak obrzydliwe rzeczy, że nie rozumieją, jak to jest możliwe, że grzech był w ich życiu i że nie chcą więcej grzechu, bo wiedzą, że grzech nie prowadzi do niczego dobrego. Pan Bóg mówi: będziecie się brzydzić grzechu. I poczucie obrzydzenia grzechu jest najlepszą gwarancją, że grzech już nie powróci we wszechświecie. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 3 3 1 2 9 4 5 6, 6 0. Jeszcze raz podaję numer telefonu 331 294 56 60. Obserwujcie nas również na naszych portalach społecznościowych, znajdziecie nas pod nazwą Dialog z Biblią na Facebooku, YouTube i Instagramie. Jesteśmy z Wami w każdą sobotę o 8 rano w Radiu 1490 AM. Do usłyszenia!